bo trener Wójcik tutaj, jakby nie patrzeć, wyróżnił was mocno, prawda, w stosunku do tych zawodników. Ale pomijając to, no to co też, o czym on wspomniał i o czym się często przewija bardzo przy panu, no to jest ta kwestia lotów samolotem. I on też powiedział, że no jedyne co na łapę po prostu nie dało się go przekonać, choćby nie wiem jak on motywacyjnie próbował to zrobić, to no nie było możliwości, żeby wsiadł samolot. I tutaj on nawet mógł nie wiadomo co zrobić, nie było takiej opcji. A od razu zapytam też właśnie o ten element ze względu, czy gdyby pan na przykład był dzisiaj trenerem, menadżerem, trenerem kimkolwiek zajmującym się zawodnikami młodymi i trafił na takiego właśnie faceta, który powiedzmy sobie w dzisiejszych czasach no, miałby ten problem, to jakby pan go potraktował? Miałby szansę u pana grać? Czy problem z lataniem, jak, wiesz, tak, teraz jakby myśląc z pewnego dystansu, patrząc na to, to ja też przyznam się, że ja szanuję trenera bardzo właśnie za to, że on jakby nie usiłował mnie jakoś tak na siłę gdzieś tam wepchnąć w ten samolot. Ja leciałem za niego przecież później. Ja tak, no były tam dwa loty, tak? Z tego co tak naprawdę chyba jeden z tego co pamiętam. To był lot powrotny. Może pan drugiego pewnie nie pamiętać, no może dlatego pan wsiadł samolot. Nie, masz rację, były dwa loty, bo przecież lecieliśmy, bo to był mecz wtedy, kiedy graliśmy dwumecz z Anglikami i ze Szwedami na Wembley i później za trzy dni na Śląskim. To wtedy jakby to, no, nie było nawet możliwości, żeby się autem przeturlać. To jakby leciałem się, przyznam, że pamiętam środki jeden nasenne lot, przyznam. Działały, nie działały? To środki nasenne na ile? Na półtorej godziny czy dwugodzinny lot, to wiesz, nawet nie była, wiesz, nie ma kiedy zadziałać tak naprawdę. Więcej szkody tu niż jakiegoś tam zysku, pożytku z tego. Natomiast tu akurat trener właśnie tak postępował, jakby ja się cieszyłem bardzo wtedy, że jakby pozwolił mi jakby w jakimś tam w takim stopniu dostosować się do tego, chociaż no, nie ukrywajmy, no, to jest ogromny problem, tak, teraz w przypadku piłkarza, który no, praktycznie non-stop się kursuje, duże odległości, non-stop loty, to jest... No jakby pan to trzeba zrezygnować z tego po prostu. No, to, wiesz, jeżeli to byłby ktoś, którego bym bardzo chciał mieć dużo, no, to musiał brać pod uwagę to, że, no, że w części spotkań nie zagra, tak? Bo był też taki piłkarz chyba Denis Bergkamp? Nie wiem, czy też nie miał tych problemów? Oczywiście, że nie. Bergkamp też nie latał przecież. I to były też gdzieś tam te podobne lata, że faktycznie no, na tym poziomie ten piłkarz potrafił też, że tak powiem, sobie odmawiać. Nie, nie, no ale to wiesz, Bergkamp to był wybitny piłkarz, no, wybitny, w skali światowej, tak? To już wiadomo, no, chcąc nawet no, rozgrywając, nie wiem, mecze jakieś tam w pucharach, przecież no, to nie wiem, do Rosji na przykład gdzieś tam nie latał, no bo znaczy nie latał, nie jeździł tak naprawdę, no bo to już nie wchodziło w grę, przecież to tydzień podróży na autem jakimś tam. Na rewanż by nie zdążył. No. W związku z tym no, po prostu nie grał. No, to jest problem, no, jest ewidentnie. No, tutaj nie ulega wątpliwości. A to tak naprawdę Smuda odpowiadał za ten transfer pana do Legii? Czy Smuda? Nie do końca myślę. To... Co pana się przekonało? Znaczy, przekonał. Czy były jakieś opory w ogóle przed pójściem do Legii? Przede wszystkim z Widzewa? No, bo to jest... Widzew to mnie wypchnął praktycznie z drużyny. No. Wtedy klub był w tak fatalnej sytuacji finansowej, że oni mieli świadomość, że jeżeli ja nie odejdę, to oni będą mieli problem, żeby jeszcze tam funkcjonować po prostu. Oni praktycznie byli zmuszeni do tego, żeby był jakiś dopływ w środku. No wtedy w Legii stworzyła się, że tak powiem, no, taka grupka widzewska, Siadaczka, tak, Wojtala, pan, Marek Citko. Tak, Łódzka Ośmiornica. No i tak Łódzka Ośmiornica. No i Franek Smuda na czele, tak. Czemu to nie zagrało tam, tak jak w Widzewie? Może dlatego, że to Legia no, generalnie inny klub, inna drużyna, inni ludzie, powstały właśnie te grupy, powstała Łódzka Ośmiornica, powstała reszta świata i to tak, no nie funkcjonowało to na pewno. Szatnia wyglądała też diametralnie inaczej, to tutaj trzeba też przyznać jasno, że ta szatnia warszawska, szatnia łódzkiej się mocno różniła, nie? To... A chcieliście odtworzyć ten klimat? Bardziej dążyliście do tego i trener też liczył, wiesz, na to, że to się odtworzy? No, rzadko jest tak, że ktoś, kto przychodzi do klubu, ma odtwarzać jakiś tam klimat z innego bo to tak może czasem podświadomie mogło być, nie? Nie, no to jest po prostu, no, szatnia, nie wiem, ja nie wiem, jak wcześniej funkcjonowała szatnia Legijna. No, grali Widzę Mistrzów przecież tuż chwilę przed tak, wcześniej. Tak, tak. Czyli też no, fakt, że drużyna była inna. Nie? I wtedy też była raczej taka ekipa, która też nie była jednorodna, ale no, byli z różnych jakby stref wiekowych ludzie i z różnych miast z kraju. I tam się to jakoś udało skumulować i stworzyć z tego fajną drużynę. No, u nas powstał duży problem wtedy
też pod kątem fizycznym właśnie, pod kątem tych kontuzji, które się zaczęły ni stąd, ni zowąd mnożyć. No, mnóstwo, no przede wszystkim u pana też poważne. No, to nie tylko byłem ja. To Paweł Wójtala. Paweł Wójtala z kolanem, problemy. Rafał później też chwilę później siadacz z tym, z cukrzycą. Ale to wtedy Jarza, Wróbelek, tam było mnóstwo też jakby ludzi, którzy byli nie tylko od nas, którzy zaciągły, ale także ci, którzy byli na co dzień w drużynie. Jakby no bo potencjał mnóstwo. To był niesamowity, nazwisk, które tam się pojawiły, po prostu no, robiło to wrażenie. No, gdyby to się udało jakby utrzymać pod kątem zdrowotnym, pod kątem fizycznym, no to myślę, że naprawdę wtedy mieliśmy ogromne możliwości, tak, sportowe. Tylko no już później już nie starczyło czasu, tak, bo zaczęły się mnożyć te problemy. Gdzieś tam te kontuzje troszkę zaczęły doskwierać właśnie po tym etapie u pana. Ta kariera... Doskwierać? No ja przez 3 lata chodziłem o kulach praktycznie. No, no właśnie. To też można doskwierać, powiedzieć, że... to takie bardzo delikatne określenie. Można powiedzieć, że ta kariera trochę zaczęła tak już... Myślał pan pewnie, że już zmierzamy bliżej końca, rozumiem. No, że... Szuka pan jakiegoś rozwiązania? Znaczy, rozwiązania? No 3 razy się kroiłem, miałem 3 operacje Achillesa, usiłowałem dojść do siebie, jakoś wieczne problemy, jak nie infekcja, to później z kolei najpierw czyszczenie, później naderwanie, błędne diagnozy. To był no, serial brazylijski, taki bardzo no, w kiepskiej formie. No ale co miałem zrobić? No, czas mi uciekł, miałem już 3 dychy na karku i raptem się przez 3 lata posuwam to stop o kulach, tak? To wiesz, to nie był przyjemny okres dla mnie. Wydawało mi się, że jeszcze jestem na tyle fizycznie mocny, że jeszcze powinien dać radę spokojnie parę lat pograć. No, natomiast cóż, no, w szpitalu nie da się grać. A to kwestia była tego, że nie było aż takiej rehabilitacji, jaką dzisiaj mam w piłkarze? Nie, to nie była kwestia tego. No, kwestia jakby trudno mi ocenić teraz. No, początkowa faza tej kontuzji to były błędne diagnozy, tak? Bo najpierw zostałem pokrojony, teoretycznie wyczyszczony Achilles ze złogów, tam jakieś problemy były, które powodowały stany zapalne, a raptem się po pół roku okazało się, że nie, że on jest jednak naderwany, że musimy drugi raz go kroić. No to sobie myślałem, dobra, trudno, no to kroimy się, tak? Kroisz się drugi raz, wydaje ci się infekcja, problem z gojeniem, to się przedłuża gojenie, kiedy się w końcu zagojone jest, wydaje się, że jest wszystko okej, okay, wchodzisz w trening i rwiesz go. I on ci strzela na treningu, no to wiesz, no to... Po półtora roku chodzenia o kulach, tak? I znowu się zrywa, bo na nie wiem, któryś tam trzecim, czwartym treningu w zimie. Wiesz, no to, załamka? No dramat, no totalny dramat. No wydaje się, że co mam zrobić? To jeszcze wtedy zacząłem się myśleć, że ja bym miał chodzić w ogóle. Przeszło tak? Przez myśl, że to już koniec, kończę z tym wszystkim? No ja, no pierwsze myśli po tym urwaniu Achillesa w moim przypadku to były takie, że ja mógł chodzić, nie grać, nie trenować, nie w ogóle, tylko żebym mógł się normalnie poruszać, żebym nie musiał jakoś zasuwać. No bo w sumie no, trzeci raz, tak? Zostaję za chwilę pokrojony z urwanym Achillesem, który mi strzela jak kawał sznura. Co miałem zrobić? No. Liczyłem tylko po cichu, że jednak nie, że to nie może tak być, że to się jakoś tam po prostu... Ale udało się z tego wyjść, jakby nie patrzeć. Tak, na szczęście. O dziwo? No, na szczęście się jakoś tam udało, natomiast no wiesz, no, w wieku prawie 30 lat straciłem 3 lata. No właśnie, to jest chyba też taki najgorszy okres, bo człowiek jeszcze by chciał dograć, a już, że tak powiem, ta kontuzja trochę pokrzyżowała, jakby nie patrzeć. Nie, zdecydowanie, no. To było coś, co praktycznie... Bo pewnie jeszcze byłaby szansa gdzieś pograć na fajnym, gdzieś tam, fajnym miejscu, na fajnym poziomie. To, tak jak powiedziałem, no to 30 lat to jeszcze nie jest jakiś tragiczny wiek. No tak? Na dzień dzisiejszy można spokojnie. Spokojnie można jeszcze dobrze pociągnąć. To... To, wiesz, natomiast no, mi te parę lat zostało gdzieś tam wyrwane przez to leczenie tak naprawdę. Bo często piłkarze już podczas gdzieś tam i w tym wieku i podczas jakichś tam trudniejszych kontuzji, mocniejszych kontuzji zaczynają się zastanawiać właśnie co po karierze. Panu już przechodziło przez myśl, co dalej będę robił? No, trochę tak, no trochę tak, znaczy przychodziło. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jakby nawet jak mówiliśmy o tym młodzieżowym, wiesz, o spojrzeniu dzieciaka na przyszłość, że to nie jest tak, że ja sobie coś tam wiesz, wymyślę i będę to realizował. Ja lubię podotykać paru rzeczy, tak? Lubię jakby dotknąć, spróbować i zobaczyć, czy mi to pasuje, czy nie, czy ja jestem w tym dobry, czy powinienem w tym kierunku zmierzać. No i już, no, w związku z tym to trochę tam zacząłem też się interesować tą trenerką. Porobiłem ten kurs trenerski, zrobiłem UEFA A, i, które teraz tam wtedy się to troszkę inaczej nazywało. No i później jak już skończyłem grać, to byłem przez moment drugim trenerem w Widzewie. No Widzewie, który miał, wiesz, straszne problemy wtedy w ogóle z funkcjonowaniem, w którym nic nie było tak naprawdę. I się dosyć mocno zraziłem do tej funkcji w ogóle. No i trochę się odsunąłem później od piłki przez moment. Poszedł pan trochę w inne zainteresowanie. Dokładnie.
bo generalnie właśnie dużo, wiele osób sobie gdzieś tam wyobrażało i pewnie kibice Widzewa marzyli sobie pewnie o tym, że ci starzy piłkarze właśnie jak Tomasz Łapiński, jak chociażby tam Rafał Siadaczka, Piotr Szarpak, że gdzieś tam może udźwigną ten Widzew w tych latach kryzysowych. No ale tu się okazało, że no faktycznie ciężko było tam coś jeszcze zrobić. No na dzień dzisiejszy Widzew się trochę podniósł z kolan i gdzieś tam do góry. Wyobraża pan sobie, że jeszcze wróci do trenerki, czy raczej woli pan pozostać poza piłkarskim zainteresowaniem? Do trenerki nie, chociaż ja jestem, wiesz, ja od piłki się nie odsunąłem. Teraz, wiesz, był taki okres, kiedy w ogóle... No właśnie, co pan jeszcze robił, że tak powiem, uciekłem do boku, jakby w te moje takie poboczne zainteresowania, gdzieś tam fotografie, film i tam jeszcze parę innych rzeczy. Ale teraz jakby no, to był taki... na chwilę, natomiast ja jestem cały czas przy piłce, obserwuję piłkę, jestem teraz no, przy Polsacie, pracuję cały czas, także tą pierwszą ligę, teraz pomagam przy Sokole Aleksandru, w trzeciej lidze także, także ja mam dosyć dobry przegląd nawet tych niższych lig także, więc jakby też na Widzew mocno patrzę, tak? Jestem przekonany, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Widzew wróci do Ekstraklasy, to tutaj jestem, nie waham się, patrząc na to, co się dzieje teraz przy klubie, zainteresowanie kibiców, ilość tych kibiców, którzy chodzą na trzecią ligę, gdzie przychodzi po, nie wiem, 16 prawie tysięcy ludzi na każdy mecz, kiedy mamy 15 bodajże tysięcy sprzedanych karnetów, to jest chyba bodajże drugi wynik no, w Polsce. To jest ewenement tak? Generalnie. Więc dobra, ja rozumiem, że też zadziałał teraz efekt takiego nowego stadionu i jakby takim będzie dużym sprawdzianem dla tego klubu to, jak kibice podejdą w następnym roku, tak? Kiedy już ten stadion troszeczkę spowszednieje, ale mam z tego, co opatrzę, co tam się dzieje, to jestem mocno przekonany o tym, że nawet jeżeli to ten zachwyt, takie zachuśnięcie się tym nowym miejscem jakby minie, to i tak tam to zainteresowanie będzie i tak na takim poziomie, który spowoduje, że klub jednak kwestią czasu jest, kiedy on będzie awansował. No to jest klub z niesamowitym zapleczem kibicowskim, jednym z najlepszych w Polsce praktycznie, więc naprawdę to jest ciekawe, że to miejsce na mapie mimo wszystko nie ma tej najwyższej ligi. Bo tam możliwości są naprawdę duże, tym bardziej, że no miasto też nie jest małe, jakby nie patrzeć i prawdopodobnie gdyby tam była Ekstraklasa, no to mogłoby się coś dziać, także... Ale będzie pan myślał o tym gdzieś tam może, żeby faktycznie gdzieś koło tego Widzewa być bliżej jeszcze, gdyby była taka możliwość? Dla mnie Widzew to jest mój drugi dom, tak naprawdę. Ja tam spędziłem prawie że pół życia, tak? To jest... No, z miejsce, z którym wiążą się wszystkie moje... najfajniejsze wspomnienia piłkarskie, w którym spędziłem najpiękniejsze chwile na boisku w moim życiu. Także tutaj nie ma czego. Dla mnie to jest Widzew, to jest no, miejsce wyjątkowe i szczególne. No, nie ma o czym w ogóle, nieporównywalne z żadnym innym w sensie piłkarskim. No, bo mimo tego, że przeszedł pan do Legii, jak nie wszyscy Widzewiacy, domyślam się, że nie spotyka pan się raczej z jakimś tam kibiców. Czy coś pojawiło się wtedy na tym etapie, bądź też... Nie, no oczywiście, że panu wypomina? To nie ma nawet dwóch zdań. I wtedy było mnóstwo ludzi, którzy nie mogli przeżyć tego, że ja przyszedłem do Legii. Gdzieś tam do mnie docierają jeszcze teraz, to wiadomo, też przesiane przez pryzmat lat i gdzieś tam zminimalizowane, ale dalej jakby są jakieś tam wspomnienia tego faktu niechlubnego w przekonaniu większości kibiców w moim życiorysie, no ale tak jak powiedziałem, no to tak naprawdę to był krok, który nie wykonałem ja, który nawet był niezależny ode mnie. Zostałem popchnięty i żeby nie paść na twarz, musiałem wykonać jakiś krok, tak? A takie pojedynki właśnie jak z Legią, no powiedzmy w tamtych czasach to one naprawdę emocjonowały wszystkich w Polsce. Ale w Łodzi wszyscy żyją derbami zawsze i ciekawi mnie, jak wy przeżywaliście derby Łodzi, bo to było naprawdę przeżycie też dość niesamowite, bo czasem te derby Łodzi to można powiedzieć, że większe emocje wzbudzały niż sama Legia Widzew. Derby odczuwaliście Łodzi, jako piłkarze właśnie te derby mocno? Znaczy nie, no oczywiście, no, to jest kilka takich spotkań w lidze, które bez względu na to właśnie na pozycje w tabeli, które zajmują zespoły, no jakby powodowały no, spięcia i taką atmosferę mocno elektryczną wokół klubu. No to było tych spotkań derby, tak? Mecze z Legią, mecze z Lechem, mecze wcześniej jeszcze z Górnikiem także. To też no, były z kilka klubów takich, które kibicom Widzewa podnoszą ciśnienie, tutaj nie ulega o to wątpliwości. No my jako piłkarze, no też jakby, choćby nie wiem co byśmy robili, to i tak też odczuwaliśmy to. No oczywiście nie mogliśmy podchodzić jakiś
jakiś diametralnie inny sposób od ligi. No, motywacja była większa, nerwowość była większa, stres był może przed meczem trochę większy też, no ale, ale no, każdy grał ze świadomością tego, z kim gra, tak? To powodowało tą taką otoczkę tych spotkań. Nogi czyszczały bardziej w tym meczu z Legią czy z LKS-em? Czy nogi to nie drżały? Nogi, no, ja czyszczały myślę, że... bardziej pytam. Czyszczały? Nie, to też u nas to raczej nie było jakieś takie napięki pod kątem, że tu będziemy dzisiaj zaostrzamy, będziemy na wysokości pasa latać. Nie, no to było bezsensowne w ogóle. Wiedzieliśmy, że musimy, że cechy ewolucjonalne są ważne, jakby trzeba podejść do tych spotkań no, w bardzo taki zdeterminowany sposób, ale tak naprawdę o cechy ewolucjonalne przy tych spotkaniach to w ogóle można było zapomnieć, bo o to się można było nie martwić. Tak? One same pompowały się i same się pokazywały na boisku w odpowiedniej formie i na odpowiednim poziomie. Zapytam jeszcze tak na koniec, podsumowując, bo wyczytałem też w tym wywiadzie ostatnim, że pisze pan książkę trochę piłkarską. Ukaże się ona kiedy? A nie wiem, czy w ogóle się ukaże, nie? Czy niekoniecznie jest to... Znaczy, ja na razie tam coś tam stworzyłem, jakiś zbiór literek, złożyłem w całość. No i tam teraz tak usiłuję się temu jakby troszkę z dystansem przyjrzeć, pozbierać trochę informacji, czy to w ogóle jest sens, żeby to... Czyli temat jest jakby zakończony, nie? Tylko trzeba podjąć decyzję. No może zakończony jeszcze nie, ale już tak no jest w takiej formie, która może by wymagała już tylko niewielkich jakichś korekt, żeby to cudo ujrzało światło dzienne, ale no na razie muszę się dowiedzieć, co to jest, czy to jest cudo, czy to jest gniot totalny, no po prostu. No, ale ja chciałby pan to wydać, że tak powiem, komercyjnie, tak przez jakieś wydawnictwo, rozumiem? Tak, normalnie. No. Będzie pan szukał jakiegoś takiego rozwiązania, jeżeli oczywiście? Jeżeli to się nie okaże badziewiem totalnym. No. Duża przyjemność z pisania książki? Ciężka robota. Ciężka robota. Ciężka praca, naprawdę parę lat. Oczywiście no rozłożone, nie, ale to tak naprawdę nie przypuszczałem, że to jest aż tak ciężka, wymagająca tyle czasu, tyle takiej uwagi, takiej skupiania się na każdym szczególe, na drobiazgach pracy. Naprawdę to jest... A to ktoś panu pomagał przy pisaniu tej książki, w sensie, jeżeli chodzi o kwestię... Nie, to od początku do końca. Sam to robiłem. Natomiast... A skąd pan zdobył wiedzę właśnie, żeby wiedzieć, jak napisać książkę? Bo to nie jest chyba takie proste, napisz książkę, prawda? Nie, znaczy ja to trochę takie pokłosie jakby też mojej szkoły filmowej. Tam mieliśmy jakby zajęcia scenariuszowe i jakby ja jakby troszkę w kierunku budowania opowieści w ogóle. Tam na zajęciach scenariuszowych są też te... Zajmujemy się także w ogóle formułowaniem... Opowieść jakakolwiek, czy to jest filmowa, czy literacka, no rządzi się swoimi jakby dosyć często prawami. Są pewne kanony, są pewne zasady, które obowiązują autora, które... No oczywiście można je łamać też, nie? To są jakby... No ale od czegoś trzeba wyjść, tak? I tam jakby zebrałem dosyć dużo informacji tego, na temat tego, jak budować opowieść, co, kiedy, po co, dlaczego, postacie, no wszystko, tak? I tu jest jakby taka... No taki... Mocne pochylenie się nad szczegółem także i to ma tak naprawdę znaczenie. A co bardziej pana kręci, kwestia filmu czy kwestia książki? Bo też pan jakiś krótki film robił, prawda? Tak, i co większą przyjemność sprawiało, gdzie też więcej pracy tak było? Tak naprawdę ja mówię, to są inne rodzaje pracy, tak? Tutaj się pracuje z ludźmi praktycznie przy filmie non stop. Jakby tu jest jakby mocno... Bardziej skomplikowanym procesem jest stworzenie filmu, to nie ulega wątpliwości. Tak? Tu praktycznie bierze udział tylu ludzi z różnych branż, z różnych specjalizacji, że trzeba to wszystko zebrać do kupy i utrzymać jeszcze w ryzach, jeszcze nie stracić, nie dać sobie wepchnąć czyichś pomysłów, żeby przypilnować się tego, co się chce opowiedzieć. To tu film jest chyba trudniejszą rzeczą do zrobienia. I jeszcze ma deadline czasowy zazwyczaj, tak? Tu jest ten problem też, w którym jeszcze do tego jest presja czasu, bo to praktycznie czas to pieniądz, tak? W filmie to się odczuwa bardzo mocno. Każdy dzień na planie to jest, no, to są pieniądze, tak? Trzeba jakieś koszty, no stop, trzeba nakarmić ekipę chociażby, no to już jest proste przeliczenie. Więc jeszcze to komplikuje. Przy książce jest jakby troszeczkę łatwiej, jeżeli nie ma... Jest to, można powiedzieć, sport indywidualny, więc... Tak, a tu jest bardziej zespołowy, tak naprawdę, no, w dużej mierze. No. Chociaż tak przy książce też tak nie do końca indywidualny, bo też jest parę osób, które zazwyczaj są zaangażowane, których trzeba mieć gdzieś tam coś tam, też wsparcie, tak? Ale to już przy książce pan współpracował od początku jej pisania z jakimś wydawnictwem, bądź też z kimś, nie, kto... Nie, ja nie mam. Znaczy gdzieś tam parę zdań zamieniłem z wydawnictwem jednym i oni byliby zainteresowani z tego, ale ja na razie im nie wysłałem tego. Na razie jeszcze... No jasne.
ja po prostu cały czas myślę o tym. A czemu nie biografia, a opowieść? A ja nie chcę biografii. Ja mam, wydaje mi się, że nie lubię biografii piłkarskich w ogóle, bo tam jest... Nie, mam 90% to są laurki, tam wszyscy dużo opowiadają osób właśnie miło, wypisuje... piękne, fajne rzeczy, a ja moja książka jest diametralnie nie jest laurką piłkarstwa, nie. Rząd się to jest rodzaj powieści, tak? Jakiejś takiej piłkarskiej. A to fotografia, wideo, filmowanie, czy generalnie robienie filmów, pisanie książki, to jest takie pana oderwanie się od tej piłkarskiej, od tego piłkarskiego środowiska, takie odpoczynek. No trochę tak, ale to, słuchaj, no ja zawsze miałem dużo zainteresowań takich no, których niepowiązanych, tak? To chociażby właśnie, czy nawet później te motocykle jeszcze, jakby to cross, no, to jest, no, cóż, no ja grając w piłkę zazwyczaj jest tak, że się nie ma na nic czasu. Są w ogóle ograniczenia, wiele rzeczy nie można robić, zapisy w kontraktach. Na inne po prostu nie starczy czasu. A miał pan jakiś, od razu zapytam, jakiś zapis w kontrakcie, czego pan nie mógł robić? Taki specyficzny? Znaczy, no, tak naprawdę wszystkie jazdy, sporty zimowe, tak, motocykle, to są, no, były wykluczane w ogóle przecież. No. I później pan sobie to odbijał, tak? Bo... Ja skończyłem, to myślę, czemu nie jest. No, w czymś jeździć na desce, snowboard do dzisiaj jeżdżę cały czas, to motocykle. Nie ma problemu. No. Motocykle ścigacze bardziej czy chopery? Nie, ja to cross. Mnie cross. Bardziej cross. Ja latałem po krzakach. No, to jest najfajniejsze. Na asfalcie, dobra, asfalt jest fajny na początek, ale to później to flaki z olejem w porównaniu z gdzieś tam lataniem po krzakach i czy na torze, to jest... To nie ma w ogóle porównania. To jest diametralnie inna dyscyplina, która dostarcza tyle adrenaliny i tak też męczące, że to jest coś niesamowitego. A ta adrenalina, szuka się tej adrenaliny po zakończeniu kariery? Znaczy może akurat dla mnie ta adrenalina nie była taką rzeczą, którą jakś tam pilnował. Ja nie potrzebuję tu jakiegoś takiego, w sensie jakiegoś zagrożenia, jakiejś takiej spiny wielkiej, no ale ja bardziej potrzebowałem takiego usiadać trochę fizycznego w sumie, w przypadku crossa i to też się wydawało mi się, że to jest takie łatwe, proste, sadza się tyłek na kanapkę i sobie odkręca się gaz i sobie i ten motocykl jedzie, a ja sobie grzecznie siedzę. Tak. Takie bardzo fajne spojrzenie z zewnątrz, tak, to, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wchodzisz na motocykl i za paru minutach schodzisz mokry i płynie z ciebie ciurkiem, no bo tam zero siedzenia, wszystko na stojąco i non stop praca całego organizmu, każdy mięsień absorbowany. Po takiej sesji parodniowej to ja wchodziłem, to ja byłem sztywny, w każdy mięsień mnie bolał praktycznie, każdy, całe ciało, bo widać było, że jest poruszone. No. Zaczęły pracować mięśnie, które niekoniecznie się używało normalnie. No. Panie Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę. Okej, dzięki. Miło było usłyszeć kilka tych ciekawych historii. Poproszę o podpis, bo tak zawsze zbieram te podpisy, więc jakby pan się tu gdzieś wcisnął na jakąś łatkę, a ja się tu pożegnam. Dzięki. No cóż, dzięki, że oglądaliście ten odcinek, tą rozmowę. Mam nadzieję, że wam się podobała. Fajnie, przypomnieć sobie widzewskie czasy, stare czasy, ciekawych zawodników, którzy robią ciekawe rzeczy po zakończeniu kariery. No i zapraszam was oczywiście do też innych wywiadów, które możecie zobaczyć właśnie a propos Janusza Wójcika, który gdzieś tam też wspominał o Tomku Opińskim. Także no, jest tych wywiadów trochę już zrobiłem, także naprawdę szczerze polecam. Dodatkowo zajrzyjcie na mojego Facebooka, na Twittera, tam też często gdzieś tam umieszczam jakieś dość ciekawe informacje, wrzucę gdzieś tam w opisie na dole, jak możecie mnie odnaleźć. I zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Trzymajcie się.